Znaczy to ja może troszeczkę odniósłbym się do tego, bo wydaje mi się, że powinniśmy, z jednej strony powinniśmy trochę wylądować na ziemi, bo póki co gdzieś szybujemy w obokach. Ale najpierw chciałbym powiedzieć, że powinniśmy chyba wszyscy się zgodzić, że cierpienie jest złem, niezależnie, nie możemy go nazwać dobrym. Tylko teraz to, co zrobi człowiek w swojej wolności z tym właśnie cierpieniem, to jest jakby sens, myślę, że to jest też sens odpowiedzi chrześcijańskiej, gdzie uosobiony Bóg, miłość, pokazuje miejsce cierpienia, największego cierpienia, oddania życia w sobie, właśnie w tej miłości. To takie piękne. Ale chciałbym odejść od tego, bo chciałbym odejść od tego, co tutaj zostało też powiedziane, po co żyjemy. Ja trochę to widzę tutaj do wypowiedzi, ustosunkowałbym się tej pierwszej księdza doktora, że ten Bóg jest jakby wytrychem, że dochodzimy do prawdy, po co żyjemy. Można zadawać takie głębokie, egzystencjalne pytania, ale ja chciałbym zapytać z jednej strony właśnie podrążyć, jak odpowiedzieć poza Bogiem na cierpienie, a także na cierpienie, które nie wynika z wolności człowieka, z tego, że on mówi Bogu nie, jak tutaj zostało to powiedziane, tylko właśnie cierpienie, które chociażby klęski żywiołowe, jak na nie odpowiedzieć, jak my mamy to zrozumieć? Już na początku wspomniałem, że nie można tak stawiać sprawy, bo gdy ktoś z punktu widzenia, powiedzmy, ateistycznego mówi, proszę mi to wyjaśnić, no to ja mu powiem, proszę przyjąć aksjomat wyjściowy, jest Bóg i życie ma sens. I ja to mu zaproponuję, bowiem alternatywą jest postawa ateistry Sartra. Absurdem jest, żeśmy się urodzili i absurdem, że umrzemy. W związku z tym, jeżeli to jest wszystko jeden wielki absurd, no to się niczego nie wyjaśni. Jeżeli ktoś szuka wyjaśnienia, no to musi znaleźć odpowiedź na to, co nazywamy światopoglądem, mieć pogląd na ten świat. No a istotnym elementem poglądu na ten świat jest właśnie to, o czym Pan mówi, że jest bujanie w obłokach. Ale to jest sens życia, to jest to, co będzie potem. W świetle tego wszystkiego wszystko staje się jasne. Bez tego odniesienia jest jeden wielki absurd. I jeszcze bym się tutaj odniósł do tego, co wyraził kiedyś Leszek Kołakowski, że skrajny racjonalizm, właśnie bez odnoszenia się do wiary, bez Boga, ja i moje myślenie, prowadzi niechybnie do idei samobójczej. Ponieważ jak człowiek tak spojrzy konkretnie, tak właśnie nie bujając w obłokach na to życie, no to co? To pasmo cierpień. Od czasu do czasu radość w czasów. Od czasu do czasu gorączka sobotniej nocy. No ale po co te wczasy i po co ta sobotnia noc, jeżeli cały tydzień muszę na nią czekać albo cały rok na te wczasy? I konkluzja Kołakowskiego taka. W takiej sytuacji lepiej teraz sobie strzelić w łeb. Będę miał spokój. Po co się w ogóle trudzić? Ja jeszcze muszę dodać, bo nie byłbym sobą. Powiedział Pan, że chce się Pan oderwać od bujania w obłokach. Gdyby nie to bujanie w obłokach, czyli rozmowa z rodzicami, z rodzeństwem, z ludźmi, o tym, że cierpienie może mieć różne oblicza, że coś, co ja widzę jako cierpienie, dla drugiego cierpienie wcale nie jest, że można z tego cierpienia wysnuć radość. To bujanie w obłokach powoduje, że przynajmniej część naszych dzieciaków jest w końcu, w którymś tam momencie przytulona, pocałowana i ten rodzic powie, ten brat, siostra, kocham ciebie, a nie moje wyobrażenie o tobie. Dla obecnych tu i daj Bóg, ani dzisiaj, ani w przyszłości nie będzie być może to sytuacją realną. Natomiast proszę zrozumieć, że ja się obracam stale w kręgu ludzi, którzy przychodzą cierpiący, którzy przychodzą źli na Pana Boga, którzy są na Pana Boga obrażeni, to kapłani akurat z posługi konfesjonału chyba wiedzą najlepiej. I moim zadaniem jest przerobić nie tylko te dzieci, tych uczniów, ale także rodziców, rodzeństwo, tę społeczność wkoło, która się głupio gapi, no bo to jest ciekawe, jest przerobić w tę stronę, żeby zrozumieli, że nie tylko uroda, nie tylko forsa, nie tylko
nie wiem, siła, sport, że nie tylko to prowadzi do radości, do szczęścia. Ja, przykro mi to powiedzieć, ale myślę, że bardzo niewiele osób w tym studiu zrozumiało sens tego, co Damian powiedział. Ja po prostu protestuję, jak ktoś bez przerwy mówi, że te biedne dzieci, że takie cierpiące dzieci, nieprawda. One są lepsze i mniej cierpiące niż my wszyscy. Zgadza się? Zgadza się.